Temat dzisiejszej prezentacji to prawa autorskie współcześnie. Czy to się opłaca? Szanowni Państwo, żeby przejść do przyszłości i rozmawiać o przyszłości prawa autorskiego, musimy rozpocząć, w mojej ocenie, od cofnięcia się w przeszłość, od cofnięcia się o ponad 10 lat do czasów, gdy powstała tak zwana dyrektywa enforcement. Podstawowym celem przyświecającym tej dyrektywie było podjęcie próby ujednolicenia egzekucji prawa autorskiego na terenie Unii Europejskiej. Czy to się udało? Pewnie większość z Państwa zgodzi się teraz ze mną, że nie, jednak nie to jest przedmiotem dzisiejszej prezentacji, a sama dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia w prawie krajowym mechanizmów, które umożliwiłyby osobom poszkodowanym z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych dochodzenie od osoby, która te prawa naruszyła, wypłaty odszkodowania odpowiadającego wysokości rzeczywistej szkody poniesionej w wyniku naruszenia. Autorzy dyrektywy przewidzieli tutaj dwa modele obliczania takiego odszkodowania, opierając pierwszy z nich na możliwości wyliczenia szkody całkowitej, a drugi na dopuszczeniu odszkodowania zryczałtowanego, ustalonego w oparciu o wartość opłaty licencyjnej. W preambule, co jest ważne podkreślenia, zastrzeżono również, że odszkodowanie takie nie może mieć cech kary. Założenia dyrektywy, jak część z Państwa być może wie, zostały implementowane do prawa polskiego. Mowa jest o artykule 79 ustawy prawa autorskie i prawa pokrewne. Sposób implementacji od samego początku spotykał się ze znaczną krytyką. Jak Państwo się szybko zorientują, ta implementacja nie odpowiada założeniom dyrektywy. Obecnie problem dotyczący odszkodowania za naruszenie autorskich praw majątkowych powrócił i stał się szeroko komentowany, a stało się to za sprawą orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który w dniu 23 czerwca bieżącego roku orzekł o niezgodności zapisów ustawy prawo autorskie z Konstytucją. Mowa jest o niezgodności zapisów ustawy, które nakładały obowiązek czy możliwość żądania od osoby, która naruszyła prawo autorskie, trzykrotności wynagrodzenia poprzez zapłatę sumy pieniężnej w przypadku, gdy naruszenie to miało charakter zawiniony. Korzystając z okazji, chciałbym zwrócić Państwa uwagę również na ciekawą sytuację, z jaką mamy do czynienia. Trybunał Konstytucyjny bowiem orzekł miesiąc po tym, gdy Sąd Najwyższy zadał pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dokładnie w tym samym przedmiocie, i zapytał, czy polska ustawa prawo autorskie jest zgodna z treścią unijnej dyrektywy. W mojej ocenie jest to przypadek dość niezwykły i ciekawy, ponieważ jak Państwo się mogą domyślić, więcej problemów będzie lub może mieć miejsce w przypadku, gdyby Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że takie odszkodowanie w wysokości dwukrotności czy trzykrotności wynagrodzenia jest dopuszczalne. Wracając jednak do samej ustawy prawo autorskie, uprawnionemu z tytułu autorskich praw majątkowych przysługują roszczenia o charakterze obronnym, jak Państwo widzą, ale także roszczenia o charakterze odszkodowawczym. Mowa jest tutaj o naprawieniu wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych lub zapłacie odszkodowania zryczałtowanego w wysokości dwukrotności stosownego wynagrodzenia, gdy naruszenie jest zawinione. Uprzednio mieliśmy także do czynienia z możliwością żądania trzykrotności stosownego wynagrodzenia, gdy mieliśmy do czynienia z naruszeniem zawinionym. Jednak, jak Państwo wiedzą, Trybunał orzekł o niezgodności tego fragmentu normy prawnej z Konstytucją. Co ciekawe, w tym momencie niezgodnym z Konstytucją, zgodnie z orzeczeniem Trybunału, jest tylko trzykrotność stosownego wynagrodzenia. A zatem możemy mieć do czynienia z sytuacją, gdy osobie, która narusza autorskie prawa majątkowe, korzystniejszym dla niej będzie przyznanie się do winy, bo w przypadku, gdy do winy się nie przyzna, możemy dochodzić od niej dwukrotności wynagrodzenia. Trybunał Konstytucyjny uznał, że zaskarżony przepis narusza zasadę proporcjonalności i stanowi przejaw zbyt daleko idącej ingerencji w wolność majątkową sprawcy deliktu, a tym samym nadaje nadmiernie uprzywilejowaną pozycję uprawnionym z tytułu praw autorskich. W wyroku zauważono na szczęście potencjalną łatwość w naruszeniu praw autorskich oraz trudność w wykazaniu przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej. Trybunał Konstytucyjny zgodził się również z niewątpliwą potrzebą konstruowania roszczeń odszkodowawczych o charakterze ryczałtowym, jednak zdecydowanie skrytykował możliwość dochodzenia przez uprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych roszczeń odszkodowawczych, których wartość przekraczałaby wartość poniesionej szkody.
Podkreślono, że wprowadzenie elementów ryczałtowości do konstrukcji odszkodowania nie może prowadzić do zatracenia proporcji pomiędzy wielkością poniesionej szkody a wysokością odszkodowania. Samo odszkodowanie natomiast ma mieć oczywiście charakter kompensacyjny i ma prowadzić do naprawienia poniesionej szkody, a nie może być formą bezpodstawnego wzbogacenia się bądź rodzajem sankcji karnej. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na bardzo ciekawy pogląd odmienny, jaki prezentuje profesor Jan Błaszyński, który podniósł, iż roszczenie o potrójne wynagrodzenie w jego ocenie mieści się w funkcji kompensacyjnej odpowiedzialności odszkodowawczej i nie narusza tym samym zasady równości, proporcjonalności ani sprawiedliwości społecznej. Profesor wskazuje, że odpowiedzialność cywilna w klasycznym ujęciu nie zabezpiecza niezbędnego poziomu efektywnej kompensaty szkody poniesionej przez uprawnionego. Korzystając przecież z modelu odpowiedzialności cywilnej, to na uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych spoczywa ciężar dowodu w zakresie wykazania spełnienia się przesłanek zajścia tej odpowiedzialności. W praktyce, jak Państwo mogą się domyślić, znaczną przeszkodą w dochodzeniu swoich praw przez podmioty uprawnione czy przez twórców będzie niemożliwość oszacowania wysokości poniesionej szkody, a także związku przyczynowego pomiędzy tą szkodą a zawinionym działaniem sprawcy. Ja jednak już pozostawiając gdzieś na boku te normy prawne i regulacje, ponieważ tych z Państwa, którzy nie są prawnikami, mógłbym zanudzić i korzystając z mojej obecności tutaj na CopyCampie, chciałbym odejść od tych istniejących ram prawnych i pokusić się o pewne, może nie szablonowe rozważania. Otóż, jak zakłada ekonomiczna analiza prawa, celem prawa powinna być jego ekonomiczna efektywność, rozumiana jako maksymalizacja dobrobytu społecznego przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Wykorzystanie narzędzi ekonomicznej analizy prawa w kontekście prawa autorskiego prowadzi nas do jednego wniosku, a mianowicie współczesne prawo autorskie jest nieefektywne ekonomicznie. I myślę, że większość z Państwa się zgodzi ze mną. Wynika to z braku wyważenia konfliktu interesów, jaki zachodzi zawsze między twórcą czy uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych, a osobami korzystającymi z tych utworów w sposób nieuprawniony. Dlatego w mojej ocenie, myśląc czy dyskutując tutaj dzisiaj na temat ewentualnej reformy prawa autorskiego, powinniśmy starać się po pierwsze wprowadzać rozwiązania prowadzące do zrównania marginalnych kosztów społecznych oraz marginalnych korzyści społecznych. Po drugie, w mojej opinii, takie bezkrytyczne stosowanie dotychczasowych norm prawnych w odniesieniu do zagadnień wykreowanych poprzez rozwój nowych technologii zaburza nie tylko ich dalszy rozwój, ale blokuje również innowacyjność, będąc przy tym niekorzystnym dla samego systemu prawnego. Cyfryzacja powinna nas inspirować. I powinniśmy sobie stawiać pytania, czy rozwiązania, czy normy prawne stworzone kilka bądź kilkadziesiąt lat temu nadal przystają do otaczającej nas rzeczywistości. Dlatego pozwolę sobie zadać Państwu kilka być może retorycznych pytań. Czy obecny model prawa autorskiego jest opłacalny? Jeśli uważają Państwo, że tak, to dla kogo? Czy brak możliwości dochodzenia trzykrotności wynagrodzenia z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych jest słuszny? A w konsekwencji, czy zakaz w prawie polskim dochodzenia tzw. odszkodowań karnych przewyższających wartość szkody jest efektywny? Czy może rozwiązaniem efektywniejszym ekonomicznie byłoby dopuszczenie konstrukcji wzorowanych na normach prawnych ze Stanów Zjednoczonych, czyli tzw. punitive damages? Analizując sytuację uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych, stwierdzić należy, że ustawa prawo autorskie zapewnia niezwykle rozbudowany system ochronny. Jednak w praktyce jest to system, jak już powiedziałem, nieefektywny ekonomicznie i niezwykle kosztowny z perspektywy samego uprawnionego, a także z perspektywy państwa. Koszty procesów dotyczących naruszeń praw autorskich są zazwyczaj, jak Państwo się orientują, bardzo wysokie. Procesy są długotrwałe i pracochłonne. I to po stronie powoda, jak i po stronie wymiaru sprawiedliwości. Coraz częściej zdarza się też, że w przypadku twórców indywidualnych koszty postępowań sądowych przewyższają znacznie wartość dochodzonych roszczeń. Prowadzi to niestety do poczucia bezkarności wśród użytkowników internetu oraz w mojej ocenie wzrostu piractwa w sieci. Prawo autorskie nie może być podstawą do dochodzenia przez podmioty uprawnionego z tego tytułu dodatkowych korzyści finansowych, a zatem samo prawo autorskie nie może być opłacalne dla tych podmiotów, nie może też być opłacalne dla organizacji zarządzania
zbiorowego i nie może im służyć do pomnożenia ich majątku. Jednak w tym samym momencie musi spełniać również swoją funkcję. Musi chronić, jak wiemy, twórców i zachować w mojej ocenie funkcję prewencyjno-represyjną w stosunku do osób, które te prawa naruszają. Konkludując, chciałbym postulować podjęcie działań prowadzących do wprowadzenia mechanizmów prawnych bardziej efektywnych ekonomicznie. A w formie wniosków proponuję wprowadzenie do prawa autorskiego konstrukcji, które obok konstrukcji odpowiedzialności odszkodowawczej spełniać będą również funkcję prewencyjno-represyjną. Sugerowałbym również przemyślenie i zmianę tak zwanej ekonomii procesowej w celu obniżenia kosztów procesu. Serdecznie dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję.